Łęcki w kasku żółtym Brian Karger i w kasku czerwonym Siergiej Darkin. A więc dojdzie do rewanżu obu zagranicznych zawodników w drużynach. Popatrzmy. Piąty wyścig Kwieciński, Łęcki, Karger, Darkin. Teraz wygra start Brian Karger. Ścina do krawężnika, ale dobrze wyszedł także Ireneusz Kwieciński. Darkin jest trzeci. Kwieciński wyjdzie na drugą pozycję, choć mocno go tam naciska Siergiej Darkin. Darkin idzie po zewnętrznej, prowadzi Karger. Odeprze ten atak Ireneusz Kwieciński. Atakuje teraz Darkin po wewnętrznej. Nie, jednak pójdzie na zewnętrzną. Nie liczy się Łęcki, ale zbliżył się teraz do Darkina. Darkin pojechał za szeroko, stracił dystans. W przodzie mknie niezagrożenie teraz Brian Karger. Za nim Ireneusz Kwieciński. Potwierdza swoją bardzo dobrą dyspozycję z tego pierwszego wyścigu. Darkin nie jest w stanie zbliżyć się do Kwiecińskiego, choć cały czas próbuje nabierać prędkości. Teraz widać różnice w motocyklach, jakie posiadają zawodnicy. Doszedł co najmniej na 5-6 metrów Darkin na prostej, przeciwległej do wieżyczki. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Czy zielonogórzanie dowiozą podwójny sukces? Kwieciński widać bardzo dobrze radzi sobie na łukach tego ostrowskiego toru. Nabiera przewagi nad Darkinem, ten odrabia to na prostej, ale nie jest w stanie zająć drugiej pozycji Siergiej Darkin. I drugie, kolejne, podwójne zwycięstwo zawodników ZKŻ-u Polmos. Klasą dla siebie w tym wyścigu był Duńczyk Brian Karger, który...